Tło wydarzeń Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Ruch to zdrowie, to chyba oczywista oczywistość, ale aktywność fizyczna to też może być świetna okazja do dobrej zabawy, do integracji i o tym wszystkim porozmawiam z panią Izabelą Kijanką, która jest właścicielką Szkoły Nauki Jazdy Easy Rolki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego akurat rolki i jak ta pasja się zaczęła? Dlaczego rolki? Nie wiem, tak parę lat temu spodobało mi się, jak widziałam w filmach, jak jeżdżą nad plażami, tak wzdłuż plaż Miami na rolkach. Tak. Tak, gdzieś to mi się spodobało. Spróbowałam, nie wychodziło. Stwierdziłam, że trzeba dalej próbować i tak się zrodziła pasja. Z tej pasji powstał pomysł nauki innych, ponieważ w Koszalinie nie ma nikogo. Przynajmniej nie było do tej pory nikogo, kto uczył jeździć na rolkach. A nie jest to taka prosta sztuka, jak się wydaje, że ubierzemy rolki i pojedziemy sobie. Tak się wydaje właśnie. Tak się wydaje, tak. Generalnie do mnie przychodzą ludzie, dorośli i dzieci, którzy myślą, że ja powiem, jak się jedzie i oni pojadą. Natomiast wymaga to techniki, wymaga to ćwiczeń i przede wszystkim wymaga to umiejętności hamowania, co jest taką umiejętnością ratującą w sumie życie. A mówi się, że dzieci mają taką naturalną umiejętność, że jak raz włożą narty, czy rolki, czy wrotki, to szybko się uczą. To my dorośli mamy w głowie tyle różnych barier, lęków, obaw, że nam jest trochę trudniej, to prawda? Nam jest o tyle trudniej, ponieważ my jesteśmy wyżsi. Jak staniemy na rolkach, które mają jeszcze 4 cm albo 5 kółeczek, to nam jest jakby wysoko do tej ziemi, tak? Dzieci są niżej osadzone, więc ta bariera jest mniejsza, natomiast myślę, że i dorośli, i dzieci potrzebują tej techniki, tej pomocy i to też zależy i od dziecka, i dorosłego. Jednemu pójdzie szybko, drugiemu pójdzie wolno. A czy szybko znalazła pani innych miłośników jazdy na rolkach i wrotkach? Bo muszę powiedzieć, że ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak duża jest to dziś społeczność w Koszalinie. O tym często się nie mówi, ale was jest naprawdę dużo. Jest nas dużo i powiem szczerze, sama byłam zaskoczona pozytywnie, jak dużo, ponieważ ja jeżdżę od 2 lat tak regularnie, tworzę szkółkę od 2 lat i tą społeczność buduję od 2 lat. Było to moje marzenie, żeby jeździć w towarzystwie, żeby wyjechać na miasto i móc komuś pomachać, żeby można było zorganizować wspólny wyjazd właśnie gdzieś na miasto, gdzieś poza miasto, tak, żeby po prostu w ten sposób spędzać czas. I dzieci jest sporo. I nie spodziewałam się tak dużej ilości dorosłych i okazuje się, że ludzie mają w domu rolki, mają w piwnicy, w garażu rolki, boją się wyciągnąć, boją się jechać, ponieważ Koszalin nie jest płaskim miastem, ma swoje wzniesienia i wyjazd taki wydaje się prosty, a za parę metrów okazuje się, że jest zjazd i zatrzymujemy się na słupie. Więc dużo ludzi ma rolki, ale z nich nie korzysta. Ja bym chciała ich wszystkich zachęcić do tego, że można jeździć i można bezpiecznie jeździć. Właśnie, taką zachętą mogła być między innymi pierwsza edycja wydarzenia Night Skating Koszalin. Zanim przejdziemy do szczegółów, to proszę wyjaśnić, co się kryje pod tą nazwą, wiadomo, nazwą angielskojęzyczną. Night Skating, co to night takiego? Night Skating, no to z angielskiego nocny przejazd na rolkach. W sumie taki przejazd nocny na rolkach ma też promować bezpieczną jazdę, czyli oznakowaną, tak, w elementach odblaskowych albo ze światłem. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest to godzina 19 czy 20 w sezonie, no to nie jest ciemno. Natomiast ogólnie jest to po prostu przejazd ulicami miasta na rolkach, który ma promować wspólny dla dzieci, dla dorosłych, który ma promować i jazdę bezpieczną, i w ogóle ten sport, i aktywizację dzieci i dorosłych, bo ten sport jest dostępny, tak? On jest ogólnopowszechny i wystarczy po prostu rolki, kask, żeby było bezpiecznie i można w ten sposób spędzić miło czas. I tutaj rodzice z dziećmi pokazali, że można razem, bo było bardzo dużo rodzin. To teraz przejdźmy do tej frekwencji, bo można naprawdę śmiało powiedzieć, że sukces frekwencyjny był. Ile osób wzięło udział w tym wydarzeniu i czy odbędą się kolejne? Liczyliśmy, jak będzie 100 osób, będzie super. Było prawie 200, więc spełniły się nasze marzenia. Było nas widać. Tak. Tak, też byłam pod wrażeniem, że było nas widać. Oczywiście planujemy kolejne edycje. Ta edycja była taka na przetarcie szlaków, ponieważ jest to pierwszy raz, tak, kiedy organizowaliśmy takie wydarzenie w Koszalinie. Bo to ogólnopolska impreza, akcja, która odbyła się w iluś tam już miastach i po raz pierwszy w Koszalinie. Tak, znaczy generalnie to jest tak, że w dużych miastach to też organizują poszczególne szkółki. To są zapaleńcy, którzy uwielbiają jeździć na rolkach tak jak ja i chcieliby też ludzi po prostu zachęcić do tego sportu.
Więc w dużych miastach też są organizowane night skatingi cyklicznie, po 3-4 edycje w danym sezonie. To dużo. Więc Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk mają takie imprezy. Pomyślałam, że Koszalin nie jest gorszy, mimo że jest mały. To też zasługuje na taką imprezę, żebyśmy się dobrze bawili. I udało się. To są przetarte szlaki. Brawo. Dziękuję za organizację. Dziękuję. Generalnie, gdyby nie ekipa właśnie tego środowiska rolkarskiego, które powstało przez te 2 lata i moich znajomych, którzy jeżdżą na rolkach razem ze mną, to by się nie udało. Ale się udało. Udało się. Tak. I będziemy, będziemy organizować kolejną edycję w przyszłym roku i myślę, że nie jedną. Biorąc pod uwagę, że było dużo dzieci i rodziców, to chcielibyśmy zorganizować jedną taką edycję rodzinną, taką może kids, a drugą już taką prawdziwą, czyli 15-20 km koło Koszalina. Ambitnie, mocno trzymamy kciuki, żeby się udało. A teraz wracamy do takich spraw niestety przyziemnych, bo miłośników wrotek, rolek, rowerów spotkać można było na terenie sportowej Doliny. No tam niestety, nie ma co ukrywać, nawierzchnia, rampy, inne urządzenia. No ten czas świetności mają już dawno za sobą, pora na remont. Już w ubiegłym roku napisała Pani, przygotowała i zgłosiła projekt do koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Chyba niewiele brakowało, nie udało się wygrać budżetu i zrealizować projektu, ale co ważne, nie poddaje się Pani i jeszcze ostatniego słowa w tym temacie Pani nie powiedziała. Kolejny projekt jest już zgłoszony? Tak, projekt jest zgłoszony. Rzeczywiście na 20 projektów ogólnomiejskich w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce, co uważam za tak niszowy projekt, tak? Bo jednak skatepark nie jest miejscem dobrze postrzeganym przez większość mieszkańców, z tego względu, że kojarzy się z takim miejscem, gdzie nie dzieje się nic fajnego. Natomiast czy to deskorolka, hulajnoga, rower, rolki, wrotki, to jest miejsce, gdzie dzieci rzeczywiście, nawet nie dzieci, bo dorośli, wszyscy, tak, mogą szkolić i doskonalić swoje umiejętności. Więc 4. miejsce uważam w zeszłym roku to sukces. Oczywiście. Tak, oczywiście też tutaj ta społeczność rolkarska pomogła i wszyscy się zaangażowali w promocję. I w tym roku złożyliśmy również projekt. W tym roku mamy lokalizację zmienioną, ponieważ ten skatepark, który jest na Gwardii, też wymaga remontu i wspólnie z Urzędem Miasta podjęliśmy decyzję, że jednak lepsza lokalizacja będzie na Gwardii, więc w tym roku walczymy o skatepark na Gwardii. Co ten projekt zakłada przede wszystkim? Ten projekt zakłada w sumie renowację, a tak na dobrą sprawę postawienie skateparku od zera, ponieważ i nawierzchnia nie nadaje się do użytku i przeszkody też są już zagrażające życiu, więc jest zamknięty. Jaki to jest koszt? Jaki to jest koszt? No, budżet obywatelski przewiduje tam chyba 1 000 000 zł, czy 1 200 000, już teraz nie powiem dokładnie, w tym sezonie. Natomiast no, to jest ułamek potrzebnych finansów, ponieważ największe koszty to jest wylanie nawierzchni tak, ze szlifowanego betonu, no i później postawienie przeszkód. No myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście. I wspólnymi siłami, jeżeli by nam się udało, no to tutaj z Urzędem Miasta, który też wspierał nasz night skating i też był naszym sponsorem, jesteśmy w stanie tą społeczność i to miejsce dla rolkarzy, wrotkarzy, hulajnogi, rowerów zbudować wspólnymi siłami. Myślę, że 4. miejsce w ubiegłorocznej edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego to jest duży sukces, ale sukcesem jest też nagroda za najciekawszą promocję projektu, bo podczas ubiegłorocznego ogłoszenia wyników budżetu obywatelskiego właśnie taką nagrodę Pani odebrała, więc rozumiem, że w tym roku promocja też będzie dobra. No mam nadzieję. Powielimy na pewno to, co się udało w zeszłym roku. Nie będziemy wyważać nowych drzwi. No i spróbujemy. Myślę, że ludzie o nas słyszeli i znajdzie się jeszcze ktoś, kto pomoże. A w takim razie, jeżeli właśnie ten skatepark, który znajduje się przy stadionie Gwardii, w tej chwili jest niedostępny, sytuacja na Sportowej Dolinie też pozwala tam jeździć, czy raczej nie bardzo? Znaczy tak, skatepark na Sportowej Dolinie jest otwarty, więc teoretycznie można na nim jeździć, natomiast połączenie przeszkód z nawierzchnią jest już nierówne. Te przeszkody się zapadły. Tam są wyboje takie, że jak my zjeżdżamy na małych kółeczkach, no to grozi upadkiem. Więc no generalnie staramy się tak ostrożnie z niego korzystać i nie ze wszystkich przeszkód.
to jeszcze proszę nam powiedzieć w takim razie dla ludzi, którzy uczą się albo już potrafią, albo chcą odświeżyć sobie wiedzę dotyczącą jazdy na rolkach, wrotkach, gdzie można to robić bezpiecznie w koszalinie? Jakie miejsca by pani poleciła? Generalnie tak, jeżeli ktoś zaczyna jeździć, to zachęcamy do płaskiej powierzchni i do tego nadaje się tak na dobrą sprawę każde boisko, które ma powierzchnię asfaltową, tą betonową, czy nawet taką z tartanu. To też jest bezpieczna powierzchnia na początek i żeby było płasko. Natomiast w późniejszym etapie nauki, gdzie ktoś opanuje już hamowanie i kontrolę nad rolkami, to możemy pokusić się na ścieżki rowerowe i naprawdę w Koszalinie mamy piękne tereny w koło do jazdy i można objechać cały Koszalin. Wiem, że są ludzie, którzy koszalińskim ringiem jeżdżą na rolkach, tak. Ale to już chyba tacy wprawni. Tak, zachęcam wszystkich do jazdy, natomiast wybranie się na miasto, ostrzegam, trzeba umieć hamować. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pani Izabela Kijanka, Szkółka Nauki Jazdy Easy Rolki była dziś moim Państwa gościem. Sporo powiedziałyśmy, była też mowa o budżecie koszalińskim, budżecie obywatelskim, właśnie o tym projekcie, który dotyczy rewitalizacji skateparku. Jeżeli właśnie te tematy są Państwu bliskie, to wiecie, jak się rozpocznie głosowanie, który projekt wybrać. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.